Papis. Marka samochodów dla Ciebie. SUV-y to obecnie najmodniejsze auta w Polsce. BMW X3 to jeden z przedstawicieli segmentu premium. Dzisiaj sprawdzimy dla Was, co takiego oferuje ten samochód. Zapraszam do testu. BMW X3 obecnej generacji zostało zaprezentowane w 2010 roku i zastąpiło dość popularnego poprzednika. BMW miało bardzo duże oczekiwania co do sprzedaży, zrobiło bardzo wiele, aby ten model na każdym możliwym polu rozwinąć i dopracować. Jesteśmy we wnętrzu naszej testowej X3. Ma ona bardzo bogate wyposażenie. Ma skórzaną tapicerkę, elektrycznie sterowane fotele. Wnętrze jest wykonane z dobrych materiałów. Stylistycznie jest to dokładnie to, co prezentują pozostałe modele BMW, a więc prosto, czytelnie, przejrzysto. Deska rozdzielcza jest zdominowana przez duży ekran nawigacji. Nie ma tutaj za dużo przycisków, gdyż tę funkcję przyjął system iDrive, który jest jednym z najbardziej dojrzałych systemów obsługi samochodów, z którymi mam do czynienia. Nasz egzemplarz jest też wyposażony w Bixenonowe reflektory i elektrycznie sterowaną klapę bagażnika. Czyli w zasadzie wszystko, co powinien mieć samochód klasy premium. Przestrzeń we wnętrzu tego samochodu zaskakuje, tym bardziej pozytywnie, że SUV-y zazwyczaj są nieco mniejsze w środku niż to obiecują na zewnątrz. Tutaj muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Szklany dach, który naprawdę powoduje, że mamy poczucie przebywania w przestronnym samochodzie. A takim właśnie autem jest nasza testowana X3. Zapewnia naprawdę zaskakująco dużo miejsca dla 5 pasażerów i bagaż dla nich, bo bagażnik X3 jest największy w swojej klasie. Wygodnie można podróżować także w 5. Auto sprawdzi się na pewno również w roli auta rodzinnego. A jak jeździ nasza testowa X3? Muszę powiedzieć, że podchodziłem z dużymi obawami do tego, co znajduje się pod maską tego samochodu, gdyż auto jest naprawdę duże i ciężkie. Zaskoczyła mnie pozytywnie dynamika tego silnika. Ma on 184 konie, ale zapewnia bardzo przyzwoite osiągi. Dużo z tym zasługa świetnej skrzyni biegów. Moim zdaniem najlepszej obecnie na rynku. Jest to 8-biegowy automat. Działa on fantastycznie, intuicyjnie odgaduje oczekiwania kierowcy czy jego zamierzenia, powodując, że kiedy trzeba, wyciska z silnika to, co się da, a kiedy ktoś chce jechać spokojnie, dba o jak najniższe zużycie paliwa, co jest kolejnym zaskoczeniem. Naprawdę ten samochód pali bardzo niedużo i myślę, że to połączenie osiągów z ekonomią powoduje to, że jest to najoptymalniejszy silnik do tego auta. Świetnie działa też system napędu na 4 koła X-Drive, który jest całkowicie inteligentny i dostosowuje parametry napędu do aktualnych warunków panujących na drodze i ewentualnej utraty przyczepności któregoś z kół, więc również moim zdaniem jest to jeden z najlepszych systemów napędu na 4 koła obecnie na rynku. Jeśli chodzi o to, co miałbym się do czegoś przyczepić przy jeździe tym samochodem, jest to z pewnością dźwięk silnika, który nie należy do najprzyjemniejszych. Można by tutaj wskazać kilku producentów, którzy potrafili lepiej odizolować dźwięki czterocylindrowego diesla niż zrobiło to BMW. Myślę, że jest to niewielka wada w porównaniu do tego, co auto oferuje. Oferuje sporo, bo prowadzi się naprawdę wyśmienicie. Myślę, że wiele aut klasy średniej mogłoby się nauczyć od BMW X3, jak pokonywać zakręty, jak dawać frajdę z jazdy. I tutaj BMW spełnia pokładane w nim oczekiwania. Oprócz tego pozytywnie też zaskakuje komfortem jazdy, bo stoi on na naprawdę wysokim poziomie. Podczas całego testu starałem się znaleźć jakieś wady tego samochodu i w zasadzie było to zadanie dość trudne, bo auto jest niezwykle udane, daje dużo frajdy z jazdy, jest oszczędne, a zarazem dynamiczne, ma napęd na 4 koła, można do niego zapakować więcej niż by się można spodziewać.
W zasadzie wszystko to, co jest mierzalne, poza gustem, można dać najwyższe noty. Tak więc, jakie ma wady to auto? W zasadzie znalazłem tylko jedną wadę, o której już wspominałem przy okazji silnika, a jest to jego dźwięk. Dźwięk, nad którym BMW mogłoby troszeczkę popracować, a także jego wyciszenie, które też wymagałoby nieco poprawy. Poza tym jest to naprawdę niezwykle udany model i po tym teście przestaję się dziwić wszystkim tym, którzy chętnie kupują BMW X3, a wszystkim tym, którzy zastanawiają się nad SUV-em, polecam serdecznie BMW X3. Jest to na pewno auto godne polecenia, które przypadnie do gustu większości użytkowników. Jeśli potrzebujesz większej dynamiki, możesz poszukać silnika 3-litrowego. Dla 80% użytkowników, jestem przekonany, wystarczy wariant 2-litrowy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.